Witajcie tutaj, Arek, firma Lightif. Dzisiaj jesteśmy na małej instalacji nagruntowej w okolicach Mstowa. To są takie dość ścisłe okolice Częstochowy. Zobaczcie, jak ta instalacja jest brudna. To jest 10 kW na gruncie. Instalacja niemyta, no trochę ponad rok. Mocny osad piaskowy, mocny osad pyłkowy. Zaczęliśmy już tutaj wstępne mycie, opłukiwanie tej instalacji, tak żeby doprowadzić ją do stanu ładu i składu, czyli do takiego stanu, kiedy ten uzysk z czystej instalacji może być dla inwestora maksymalny, a co za tym idzie, zwrot z instalacji będzie maksymalny. Pracujemy cały czas, nieustannie, ciągle na urządzeniach firmy Manser. To jest nasz partner technologiczny. To są bardzo fajne urządzenia. Testujemy je też często dla nich. Oni też zmieniają je w oparciu o nasze uwagi. A tu już wracamy do instalacji. 10 kWp na gruncie. Instalacja tak wstępnie przemyta. Natomiast cały czas tu jeszcze widzicie zabrudzenia. To były dość dziwne generalnie zabrudzenia pyłkowe, piaskowe, ale takie dość mocno trzymające się tej instalacji. Instalacja nie była myta od nowości. Musicie pamiętać, że część paneli, która do Was trafia po zejściu z palety, jest pokryta różnego rodzaju substancjami natryskowymi, które powodują, że to pierwsze mycie często jest dużo bardziej uciążliwe, dlatego że od nowości do tych substancji, którymi szkło hartowane jest natryskane, przybierają po prostu różne zabrudzenia. Tu zerknijcie sobie porównanie paneli mytych i paneli brudnych. Tak to mniej więcej wygląda. Pierwszy operator, pracujemy na dwie lance na Manserze. Pierwszy operator idzie z ciepłą wodą, drugi operator za nim finiszuje. Tu zobaczcie zabrudzenie na ramce, jak to wygląda. Ramka oczywiście się najbardziej zawsze brudzi, tam wszystko spływa. I mycie paneli fotowoltaicznych to nie jest tylko to, że zwiększamy ich uzysk, ale również zasadniczo przedłużamy czas, w jakim one mogą dla Was pracować. Bo badania jasno mówią, że panele fotowoltaiczne nie myte przez kilka lat na styku ramki aluminiowej ze szkłem, tam gdzie znajduje się silikon, następują najczęściej właśnie rozszczelnienia związane z tym, że tam dochodzi brud, silikon się utlenia, silikon zostaje wypłukiwany. Z czasem większość paneli fotowoltaicznych przez nas badanych po 8-10 latach, kiedy są niemyte, mogą nastąpić procesy związane z delaminacją, czyli odspoleniem się folii, IWA folii acetylenowo-winylowej, która jest takim ekapsulantem wokół krzemu i powoduje, że do samego krzemu, do tabliczek krzemowych nie dostarczają się, znaczy nie dostają się warunki zewnętrzne, czyli woda, skoki temperatury i tak dalej, i tak dalej. I tu już widzicie drugiego operatora, który finiszuje, kończy mycie paneli, górny rząd. Mniej więcej mycie takiej instalacji na gruncie, bo często o to pytacie, to jest koszt w okolicach 1900 do 1000 zł brutto razem z dowozem. To nie jest żadna tajemnica. Mniej więcej trzeba przyjąć, że instalacja do 5 kW to jest koszt około 120 zł brutto, instalacja do 9,5 kW to jest koszt około 100 zł brutto i instalacja powyżej 10 kW to są okolice 90 zł brutto. Oczywiście wszystko zależy jeszcze od kilku czynników, jaki jest dach, czy to jest instalacja nagruntowa, czy będzie potrzebna wzwyżka, ile to jest połaci dachu, jak te panele są położone, ile realnie i fizycznie ekipa musi na miejscu spędzić. No i powoli już zwijamy sprzęt, instalacja umyta, tak jak mówiłem, taka robota tutaj zajęła około 2,5 do 3 godzin. Instalacja umyta, włączona z powrotem. Oczywiście, tak jak mówiłem, na wielu, wielu filmikach są różne szkoły. Mówi się, że instalacja może być włączona, bo woda demineralizowana, której używamy, nie przewodzi prądu. Nie do końca się z tym zgadzamy. Generalnie nasze instalacje, na których my myjemy, ta checklista naszych ekip
mówi jasno, instalacja przed rozpoczęciem pracy musi absolutnie, koniecznie, bezwzględnie, to powtarzam, być wyłączona. Zapraszamy Was do współpracy.